Three. Two. Hej, cześć, siemanko wam tutaj wszystkim. Z tej strony Skorpio i witam was w 14 odcinku z gry Mafia 2. Możecie zauważyć zmianę w moim wyglądzie. Tak, mój face się zmienił. Fryzjer, odwiedziny, tak, strzyżenie i te sprawy. No, pan Vito też powinien pójść do fryzjera. Co prawda ma kapelutek, ale fryzura, no, trochę się już zarosła, jak na te lata jego. Uciekamy stąd. No, troszeczkę nie było mafii. Właściwie to tylko dwa dni. Jeden dzień, bo wczoraj był LOL. Dlatego, bo no nie było za dużo tego LOLa, więc dwa odcinki tam pozwoliłem sobie wrzucić z tego LOLa. I mianowicie zbieramy się teraz na jakąś misję. Nie wiem jeszcze jaką misję. I chyba mam trochę za głośno grę, dlatego sobie ją pozwolę leciutko zciszyć. Dobra. Aha, to trzeba będzie znaleźć czteroosobowy. A ja chyba nie mam czteroosobówki, więc trzeba będzie ją ukraść. Przykro mi bardzo, ale bierzemy się za porządną kradzież. Tutaj to jest jakiś złom, nie powiem co. Totalne żenła. Kurde, co ja odpieprzam? Czemu ja idę z kolegami po lesie? Ja bym mi, nie wiem, coś kompletnie odbiło. Czteroosobówki trzeba szukać. Trzeba będzie najwyżej ukraść. O, jest czteroosobówka. Ale gliny znowu, więc trzeba patrzeć. Uważaj, glina patrzy. Ucz się. Dobra. Spokojnie, na spokojnie. Oh yeah. Śmieszny ten samochód. Co prawda. Dobra. I jedziemy na lejciku. Mam dalej wrażenie, że gra jest trochę za głośno, więc ją trochę wyciszę. Dobra, myślę, że teraz będziemy dobrze. Co tam u was, widzowie? Jeśli oglądacie to teraz, bo sam nie wiem. Pewnie wam coś doskwiera. A jeśli macie mizerne humory, to zapraszam na tą mafię. Postaram się, żeby była wybitnie śmieszna, z humorem. Ponoć też słyszałem, że jedna osoba mnie hejci, więc pozdrawiam hejterów i właściwie tego jednego hejtera, który mnie jedzie od najgorszych. Bo widzę, że sam pewnie lepiej by nie nagrywał. Dlatego pozdrawiam takiego o małym rozsądku, lekkomyślnym. Rozumie czy tego człowieka, który mnie bezkarnie poniża. A co do mafii, to i jedziemy sobie. Robimy drifty. Jak zwykle małe wypadki. Ale zawsze mały wypadek robi się potem większy. Kurde, co ta gra jest taka głośna? Nie wiem, ciągle mam wrażenie, że jest za głośno. Ale to nie wiem, może z przyzwyczajenia lub z powodu tego, że trochę w mafii nie grałem. Jeb. Nie, jednak wam tego nie zdradzę, bo... Ciulu! Taksówkarzu, zwolnię cię. Obiecuję ci to. Tylko muszę skończyć misję. Co mówiłem? Tak, nie zdradzę wam tego, bo to jest ściśle tajne. Ale za niedługo tą serię zobaczycie na moim kanale. Wsteczny wrzuć, Vito, bo żeś trochę zboczył z drogi. Wsteczny, dobrze, doskonale. Przejechałeś przez czerwone światło, więc dostaniesz jakieś punkty karne i mandacik. Ale Vito ma to w dupie, bo jest bogaty. Hajs u niego się zgadza, więc będzie co płacić. Tak, to mówiłem co do tej gry, która za niedługo będzie na moim kanale. Dokładnie za tydzień i dwa dni. Ci mi pójdzie oczywiście na mojego kompa obecnego. Wow! No i gliny mnie już zaczęły gonić. A ja mam problem. I cofają. Na co on przeskakiwał? Jaki dureń. W ten sposób ułatwił mi tylko robotę. Chyba. No zgub go! Vito, dobrze, doskonale. Błyskawicznie, żeś się go pozbył.
Ja nie mogę wam tego powiedzieć, bo kilka osób może się na mnie foknąć, zdenerwować, dlaczego to zrobiłem, ale nie miałem wyboru, bo pokusa była większa. Może nawet zgadniecie, może nie zgadniecie, ale co tam, jedziemy dalej. Trochę mi zarewirowało myszkę i coś czuję, że za jakiś czas będę musiał kupić myszkę, bo ona mi zaczyna wariować. Między innymi dostaję jakiegoś skambagowego trolla i przestaje mnie słuchać, ale nie wiem, to może mnie się tylko po prostu wydaje. Dobra, teraz trzeba będzie tu skręcić, bo widzę, że tu jest jakiś obszar dany, do którego muszę przyjechać do końca. Dobrze, spokojnym driftem przyjechaliśmy do naszego celu. To jest grane. Jaki facepalm. Co proszę? A zaraz. To jest to samo miejsce. Kręciliśmy się w kółeczko. O Boże. Jakie to było posrane. Dobra, nieważne. Jestem już nieprzytomny po 8 godzinach, to macie prawo mnie zrozumieć. A raczej powinniście. Rozkojarzenie totalne. Dobra, jedziemy. Aha, mam być ostrożny, bo mam tutaj jakieś eksplodujące ładunki wybuchowe. Dlatego ostrożność musi być 100%. Ale muszę też wyprzedzać, bo chcę zdążyć na czas, na tą misję. Nie chcę się ociągać. Dobrze, doskonale. Profesjonalnie się zatrzymał Vito. I to u niego sobie pisanie, że jest profesjonalny. No, może już teraz mniej profesjonalny, ale potrafi. Ma skilla. Co, mamy hotel wysadzić? Pojebało, bało. Hey, I'm just curious. Ale musiałem tak powiedzieć. Fajnie to brzmi. Dobrze, zatrzymany. Możecie pewnie uważać, że mój fryz jest taki trochę dziwniejszy niż poprzedni. I możecie uważać, że wyglądam jak, nie wiem, jakiś gimbus. Ale spokojnie. To są tylko stereotypy wasze. A stereotypy nic nie znaczą tak naprawdę, bo tak naprawdę liczy się każda opinia, tylko nie stereotypowa, bo potem dziwne rzeczy potem się z tego tworzą, cuda niewidy i potem ludzie niby zaczynają uważać, że to, co jest uważane za stereotyp, jest prawdziwym. No bo nie musi być, każdy jest inny i koniec, no. Tak wchodząc w ten poważny temat, no bo taka jest prawda, w dzisiejszych czasach to każdy uważa, że jest taki i taki poprzez stereotypy. A nimi nie tylko trzeba się posługiwać, bo to nie jest wszystko. Dobra, teraz trzeba tutaj wjechać. Tak widzę to po prostu. Zaparkujemy ładnie samochodzik. Ło! No Vito, żeś przeszedł samego siebie. No może byś to zaparkował porządnie. Co my parkować będziemy pół wieku? Dobra, zaparkuj to porządnie. Kurde, jaka ty jesteś łajza, nie umiesz zaparkować. O, tak może być. Wysiadka teraz. Okej, dobra. I co teraz? To wszystko. All right, Vito and me, you'll go in and do what needs to be done. You wait for us here. When you hear a big boom, start the car up, because you're going to need to get the hell out of here pronto. And you won't need that gun unless somebody follows us, but that shouldn't happen. Okay, okay, I got you, Joe. Dad, co za Paweł? Clemente rented the entire 18th floor, the third one from the top. There's a couple of suites and conference rooms up there, and guards. So how are we going to get up there? Round the back, through the laundry room. Why, you wanna wash your shorts before we do this? Wise ass. The meeting hasn't started yet. Też sobie wypiorę. A ten co? Dawna dostał? Też dostanę zaraz przez niego. We'll grab some hotel worker uniform. Co ty za kumpli bierzesz? Don't go do a little cleaning upstairs. Seriously. When did you become the smart one? Fuck off.
There's supposed to be a guy waiting for us inside the uniforms. Let's go. And we don't want to make a ruckus before Clemente gets here. So don't go doing nothing stupid. Od kiedy ty mi rozkazujesz? Shouldn't I be telling you that? No właśnie. Stay here. Jaki przywódca? He's a fucking bridesmaid. Dobre. Dobry tekst. Dobra, może byś założył jakąś broń. Kombinezony, już chciałem przydać karabin. Now we gotta wait and hope that asshole shows up. Fuck! Can't we just get in some other way? You could try, but I'm gonna wait here for a while, just in case Numbnut shows up. That lazy piece of shit. No kurde. Come on, you idiot. Znajdź wejście, dobra. Czyli teraz bawimy się w detektywów. W sumie wyglądamy na detektywa, to... Where the fuck are you? W sumie możemy szukać tego przejścia całego. Jeśli go znajdziemy na czas. O proszę. Dobra. Już lepiej chyba. Panie Murzyn! Mógłby pan na chwilę odstąpić od pracy? Mam parę pytań. Czy pan jest gejem? Pewnie nie. O, kobitka pracuje. Współczuję jej. Ma taką robotę, że to jest po prostu chujnia totalna. You need some directions? A czemu nie? Chińczykowi zawsze zaufam. Cholera, jaki kombinezon? Co wy pieprzycie? Chwileczkę, jak... gdzieś jest chyba kombinezon jakiś. No ile tu w ogóle są? O! No i właśnie to chciałbym sobie nałożyć, tylko no nie wiem czy to się w ogóle da. Kurde, kombinezonu potrzebuję. Kurde, gdzie są kombinezony? Od tego zacznijmy. Nie. Tu nic nie musimy robić. Jakie to... No chciałbym się przebrać, ale gdzie? Gdzie mam się przebrać? No gdzie ten kombinezon sprzątacza? Nie, muszę się skupić po prostu. Kurde, musicie mi strasznie utrudniać życie. Nie, widzę, że mi nikt nie chce pomóc, dlatego sam będę musiał sobie pomóc. Morda tam. Who the hell? Hey, you got no business in here. Go away. Ale ja potrzebuję kostiumu. Ja potrzebuję kostiumu. Czy to nie jest dla pana jasne? Kurde no. Może mi... Możesz mi Chińczyku pomóc? Chinolu pieprzony? Chcę kombinezonu. A jeśli to znaczy, że chcę, to proszę mi go wydać. Albo naprawdę będzie z panem źle. A wiesz, wtedy może być nawet i gorzej. Tutaj jakaś winda, która w ogóle mi nie jest potrzebna. Hey, where the fuck are you going? O, proszę. To chyba to. No, proszę, w końcu. Trochę ślepoty, ale się udało. Here, put this on. A czemu mam to zakładać? You fucking serious? Co to jest? Nobody recognizes us. Just put it on. Proszę. Great. Ojeju. Wąsy? Let's go. OMG. No spedalony sprzątacz. No inaczej tego się nie da określić. Zajebiście, no. Czekaj, zamknę z tą drzwi. Tak jest, panie. Clean up this fucking mess, you idiots. Bałwany. Ja ci dam. Somebody's gonna slip and break their neck. Skręcić to się zaraz mogę jaja, a bardziej żądra. Więc uważaj co mówisz. Let's go, move it. Ja pierdzie. O kurde, jaki powystrzelany. You got some more work upstairs waiting for you. Get moving. O, fajnie. Hey Richie, come with us. Łajzo! Najpierw każe mi sprzątać, a teraz kurde co? Henry. Henry? Yeah. O cholera. Alright, come on.
Let's get up there before he gets back. No nie, wy chyba se jaja robicie. Mam trzymać to gówniane wiadro, żebym po wodę lazł. Mogę tam prędzej nasikać. Dobra, winda. I jedziemy sobie. Haven't seen Henry in a while. Hasn't changed a bit. Yeah. I hope he don't come back before we do our thing. Henry's good people. Even if he does work for Clemente. Yeah, but what if he does? Don't even think about that. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize us. I fucking hope so. A więc dlatego są te wąsy. Dobre. Tylko, że jakby to były wąsy Hitlera. Where the hell you guys been? Somebody spilled something in the conference room. Dobra, ja od razu idę. Tamten nie wiadomo na co czeka. Okej. O kurde, ale bym się rozpoznał. Niewiele brakowało. Kurde. Czekaj, bo teraz przez te drzwi. Tak, czekaj. Chyba można tam wyjść. Nie. Nie da się. These two are here to clean up the mess. The mess? Oh, that mess. All right, come on, you two. Okay. Widzę, że jednak nas nie rozpoznał. One of the guys who was here before, he tripped and fell. The poor guy hit his head pretty hard, about 5 or 6 times. Graj pan tam ładnie. Szczerze, jesteś gorszy od Chopina. So you gotta get this shit cleaned up. Więc tam przestań klikać w tych klawiszach. A, teraz mamy pod... Hey, calm down, will ya? A, teraz otwór You're not gonna be around the body much longer. Yeah. Dobra. Robimy to, co każdy tajny agent. Coż... Ojej. A, teraz kabelek podpinamy, dobry. Chociaż nie widziałem tego kabla. The hard part is almost over. Zajebiście to wyglądało, chociaż nie wiem jak to w praktyce wyjdzie. Aha, teraz mam szorować plany. Boże, szorować... No, plamy, tak, dobrze. O kurde, ależ czemu to krew? Cholera, jasny gwint. Ciekawa robota, ale mało płatna pewnie, dlatego Vito nie znosi takich robót, ale musiał to zrobić, żeby po prostu zrobić to, co trzeba. No i ogarnęliśmy syf. Kurde, mamy tu jednego wroga, ewidentnie. Tylko trzeba będzie teraz uważać, czy nas nie wykryje, bo inaczej będzie kapa. Dobra, idziemy spokojnie. That's Clemente. We could take him out right now if we had a gun. No co ty? Yeah, and we'd be dead in 2 seconds. Just take it easy and stick to the plan. Dobrze, dobrze, spokojnie. Teraz tu idziemy do wyjścia. A, idziemy teraz piętro wyżej, albo kilka pięter wyżej. Damn. I zobaczymy, co się dalej będzie działo. A, wiadro w pizzu zostawił. Why do they gotta put so many fucking stairs? To się tak sapie. Vito, hold on, I forgot something. Yeah, this is for you. Just in case something goes wrong. This is okay. Nice. Some piece of work, eh? 1911 Cole with a modified tip. Holds 23 bullets, so the ammo goes quick. And don't go losing it. These are the only two in the whole world. Thanks. Never mind. We gotta go to the window washer. Czyli zaraz się zacznie ostra jatka. To, co właśnie na to czekałem. Kurde. Oh, this is like an oyster. Hold on, check it out. Co jest? Lol, prawie nas by wykryli. Platforma do mycia okien. Czy was nie pogrzało czasem? Platforma do mycia okien. Czekaj. Kontrol.
Otwórz drzwi. Ja wolałbym wykończyć tych ciuli. Jeśli to byłoby w ogóle możliwe. Kucnij. Dobrze. Hey, what the fuck are you doing here? Get lost! Shit, they got guns! Okay, oh, kurde. Here we go. I amazed myself. Is that the fucking best you got? Dobrze, jedziemy z tymi ciotkami. A, headshot. Headshot. Pięknie. Masz cala dzisiaj, Vito. Piątka z plusem normalnie. A, profesjonalnie. No, Vito, przechodzisz samego siebie. Oj, celność spadła. A, headshot. Dobrze. O kurde. Headshot. Headshot. Be careful, there might be more. Dobra. Aha, to w ogóle się da? Nie, lepiej będę za nim chodzić. A tam trzeba wejść. No to spoko. Nie ma sprawy. Zobaczymy, gdzie dalej nas będą atakować. Bo już czuję więcej akcji. Dobrze. O shit. O kurde. Tu już łanie pocisnęli. Bo mają karabinki. No nie, tylko mamy kolta. To dla nas nie za dobrze wróży. Dobrze. Czekaj. O. Chciałbym wziąć tą broń. Okej. Już go zaraz zjadę. No chodź tu. O tak. I tak jest zarąbiście. Dobra, idziemy dalej. Chociaż nie wiem, gdzie ty chcesz iść, Vito. Znaczy Vito. No tak, Vito. Ale to już mniejsza z tym. Tu na pewno nie, dlatego idziemy dalej tam. Ale pewnie będzie więcej wrogów, więc czekamy na więcej jadek. O. Kurde. Pojechani. Bez problemu. Po bandzie przejechani. Dobra. Aha, czyli teraz mamy to coś zrobić. Czyli wezwać naszą kochaną windę, która wszystko teraz za nas odwali. O kurde. Kto to? No właśnie. Jesus, okay. Okay, don't shoot. I'll do whatever you say. All right, put your hands behind your back. He ain't gonna hurt you. O, dobre, Joe. Żeś się stał dorosły. Przyznam szczerze. Ja bym go zabił. Here's some tape. Tie him up. Dobra. O, jakieś pisemko, ale pewnie jakieś kolejne, no, playboye. No, ja tego nie wezmę, sorry. Ale nie interesuje mnie to. W zasadzie. Dobrze, związany. Więcej takich pierdół nie będę brał. Jedziemy. Jedziemy z tym. Dobrze. Pięknie. Okej. Okay. Mamy się nie zachowywać podejrzanie, czyli ogarnięci. How much wire you got? Enough. O kurde. How much is enough? Will it reach up to the roof? Of course not. Just go up one or two floors and blow. O kurde. So much for you being smart. Zarąbisty jesteś. What? Dobra. This is crazy. Kolejne piętro. What if the explosion takes us out too? Hmm? It won't. We'll barely feel it. No żebyś się tylko nie przeliczył, Vito. If we fall off this thing, you're gonna be dead before we hit the ground. No jeszcze może z tego wyjść. Nieciekawa sprawa. O, dostała. Czy dostał plaskacza od baby? Za to pewnie, że okay. Nie był posłuszny. This is the right floor. Aha, mam użyć wycieraczki, żeby stworzyć Vito, pozory. Grab the squeegee and start washing windows so we don't okay. Look suspicious. To teraz sprzątamy. Myju okno trollolo. No, proszę. Sprzątamy. Jakie to jest zajebiste uczucie. Myć takie tępe okno jak to.
No, czyż to nie jest przecudne uczucie sprzątać takie chałupy, wieżowce? I teraz co się dzieje? Taka cutscenka będzie, że ja się może lepiej zamknę, bo to będzie tak epickie, że to lepiej po prostu zamknąć się i patrzeć, co się będzie działo. Okej. Hey, back's a bitch. To dobrze. Yeah, just like clockwork. here we go. Proszę bardzo. These assholes ain't gonna Ja pierdol. Co ty, Vito? Jaki ty jesteś posrany? No wow. All right. Let's go take a look. Zajebiście, no przecież bym się nie zorientował, czy to był wybuch. I fucking listen to you. I swear, you're like a half a retard sometimes. No i patrz, ofiary są. Ty jesteś... O Boże. What the fuck? Oh shit! Lucky bastard. No dajesz! You assholes! You're gonna die for this! Get away. Come on, Vito. A zdezorientowany facio jest, więc mamy szansę go pięknie ujebać. Nie ma litości dla ludzi Clemente. Żartujecie chyba sobie. O kurde! O kurde! Fuck! Nie! Jak to się stało? How did this happen? Ujedziemy was. Nie ma. Nie ma. Na co wy liczycie? Na litość. Nie ma. Nie będziemy. Nie ma. Teraz się będziemy wam przeciwstawiać. Kurde. Dobra. O. Weźmy naszego Thompsona. To pojedziemy ich szybciej. Dobrze. Pięknie. Taka masakra, że aż mi się już to podoba. Dobra. Miał kałasza pewnie. Nie miał nic. To dziwne. O, trochę ammo się zebrało. No otwieraj te drzwi. Co ty robisz, Joe? O tak. Dobrze. Good job. Okay. Podejmujemy dalsze kroki, więc będzie masakra. O, ktoś już tu piszczy. O kurde. Co ty zrobiłeś? To było tak głupie. Dobra, trudno. Tutaj będzie się trochę wody lało. Dobra, idziemy dalej. Nie drzeć mordy tam. O tak, dobrze, pięknie. No kurde, co za... Come on, assholes. I'm waiting for you. 3, 2... Już liczymy na ludzi Clemente, a tu stara baba. Jakieś dziwienie! My tu z broniami, a ona za szczotą. Nie, to było piękne. Next time bring a bigger bomb, will you? Hey, how the fuck was I supposed to know Clemente would be in a bad... Skąd miałem wiedzieć, że będzie srał? O Boże, fuck logic. Don't worry, we'll get him. No dobra, dopadniemy go. Trzeba go dopaść, zabijemy szmatę i zakończymy odcinek. Dawać!
A, jeszcze? Jeszcze ta windka jedzie. O! O kurde. Dobrze. Trzymamy akcję. O kurde, tu pewnie tych szmat jest trochę. O kurde! Vito! Ty durniu, znowu nie uważałeś. Zabiję cię za to. Dobra. Dobra, czekamy na resztę. Widzę, że tam się już po prostu gorzej nie może dziać. No bitch, please. No kurde, o kurde. A tam se strzela. No jak? Na hita mnie poleciał. Co to za gówno? Jeszcze raz. O nie. Tym razem się nie dam nabrać. Jakie żale. Dobrze. Dobrze. Kurde, tam na dachu są i dlatego trzeba uważać na nich. O kurde. No to będzie już ciężko. Ale jakoś podołamy. Dobrze. Jeden po drugim. Dobrze. Gdzieś jeszcze. Dobrze. Zestrzelony. Ktoś jeszcze? Poszło. I ostatni. The last one. No, żeś już go zabił. Dzięki. W sumie. Dobra. Już. No kurde. Ciule uciekają do cholery. Nie. O kurde. Jeszcze się będzie działo? O, więcej akcji. Tak jest. No to dajemy. Oj, biedak, nie spoczywa w pokoju. Rest in peace. Ojejciu. Dobra. Dobra, jedź, jedź normalnie. Dobra. Full prędkość. Nie możemy go zgubić. Dobrze, zestrzel. Zestrzel, durnia. Dobrze. Jedziesz z nimi. Kurde, dobrze. Zajebiście. Nie marnuj tylko ammo, o cholera. Ja obrywam. Przyśpiesz. Dobrze. Jest. Dobrze. Tam się skup teraz, na tym samochodzie. O je, dobrze. Zabijaj go, zabijaj, doskonale. Dobrze. Dokończymy dzieła, doskonale, zjechany. I co? Skończyło się? Tak jest, dokładnie, trzeba sprawdzić jeszcze, bo tego nie można dopuścić płazem. Zginął, zgon, zgon ewidentny. Dobrze. Dobrze. O kurde. Dobrze! Dobre posunięcie, Joe. Piękna akcja, trzeba przyznać. To było zajebiste, według mnie. Jedna chyba z najlepszych misji. Give me Eddie's number. I'll call him. No, po takiej akcji trzeba się napić, no cóż, browarek musi być. I na luzie. Hello? This is Joe. It's done. Everything went smooth. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty, we left him there. Okay, okay, what about Clemente? Done. All right, hey, don't worry about the kid, small price guy.
The main thing is it's small done. Price! Come on now. That's my fucking friend you're talking hey, about! Joe, Joe. Don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go. No właśnie, to była tylko wyłącznie twoja wina. Come by the Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry! Alright, take it easy now. Alright, calm down. I'm sorry too. More than you think. But you knew the risks. You too! To właśnie, ale kapuchy będziemy mieli mnóstwo. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. Spokojnie. You should go home. Dobrze, zaraz sobie pójdę. A my już chyba za chwilę skończymy odcinek. Just give me a minute to get changed. Nie wiem, bo już za długo trwa. Jest już 35 minut, a to już jest dużo. I'm sorry, kid. Kurde. I am so sorry. Teraz będzie rozpaczał, szlochał po nocach, że stracił przyjaciela. Może jeszcze się rozbecz przy moich widzach. Dobrze! Czemu masz stare ubranie? Never mind. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego 14 odcinka z Mafii 2. Przeepicka akcja. Było dużo emocji. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnij ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapraszam do kolejnych odcinków z Mafia 2. Trzymajcie się. Na razie mój nowy fryz. Jeżeli wam się spodobał, to napiszcie w komentarzu. Wszelkie opinie przyjmę. Te mniej lub bardziej przyjemne. Dziękuję wam bardzo. Na razie. Cześć. Do następnego odcinka. Na razie.